Czy polski rząd zapłaci karę? Trwają analizy kopalnia Turów. Radosław Fogiel, TSUE równie dobrze mógłby się domagać bombardowania całego terenu. To środek zapobiegawczy, a nie wyrok TSUE. Decyzja jest zbyt daleko idąca, ponieważ tak naprawdę dzisiaj zamknięcie kopalni skutkowałoby zamknięciem elektrowni i w zasadzie nie byłoby o czym wyrokować, bo to wszystko by zniknęło. Równie dobrze TSUE mógłby się domagać strategicznego bombardowania całego terenu. Efekt byłby podobny, mówił w Graffiti, wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Polska została zobowiązana do zapłaty na rzeczkę 500 tysięcy euro dziennie ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów w pobliżu czeskiej granicy, orzekł w poniedziałek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polski rząd nie zamknie kopalni KWB Turów. Od początku stoimy na stanowisku, że wstrzymanie prac kopalni w Turowie zagrozi stabilności polskiego systemu elektroenergetycznego. Miałoby to negatywne skutki dla bezpieczeństwa energetycznego dla milionów Polaków oraz dla całej Unii Europejskiej, przekazał rzecznik prasowy rządu Piotr Müller w odpowiedzi na postanowienie TSUE. Najważniejszą kwestią jest bezpieczeństwo energetyczne Polski. Kopalnia będzie pracować, bo nie możemy sobie pozwolić, by kilka milionów gospodarstw pozbawić prądu, a kilka tysięcy ludzi pracy, podkreślił na antenie Polsat News Radosław Fogiel. Jak dodał, to nie jest wyrok TSUE, tylko środek zapobiegawczy. To zabezpieczenie zbyt daleko idące, ponieważ tak naprawdę dzisiaj zamknięcie kopalni skutkowałoby zamknięciem elektrowni i w zasadzie nie byłoby o czym wyrokować, bo to wszystko by zniknęło. Równie dobrze TSUE mógłby się domagać strategicznego bombardowania całego terenu. Efekt byłby podobny, stwierdził. Pytany przez prowadzącego, czy Polska będzie płacić kary, Fogiel odpowiedział, trwają analizy co do dalszych decyzji. Cały czas rozmawiamy ze stroną czeską. To nie są łatwe rozmowy, nie pomaga im też trwająca w Czechach kampania wyborcza, powiedział. Stanowisko jest jasne. Mamy wolę polubownego zakończenia sporu, do tego dążymy. Działania TSUE są próbą nacisku na Polskę w zupełnie innych sprawach, w których naszym zdaniem dochodzi do łamania traktatów, podkreślił Fogiel.